Cześć, witam Was ponownie i tym razem po raz już czwarty rzucimy okiem na kalendarz adwentowy. Tym razem pojawił się tam amerykański czołg premium 8 poziomu M46 Patton KR. Zgodnie z zapowiedzią, także tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Jeśli chodzi o sam pojazd to tak jak już mówiłem wcześniej nie jest to niestety nic rewelacyjnego, aczkolwiek czołg ten otrzymał teraz buffa na serwerze testowym i w patchu 9.17 będzie miał twardszą wieżyczkę, więc to będzie jego większy atut, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że wcale nie jest jakiś super. To co jednak dobre to to, że mamy dwie oferty tego pojazdu, pierwsza... Z goldem, z bonusami, rezerwami osobistymi, za które płacimy. Przypominam i to nieco więcej. A e, to jest właśnie ta cena: 220, prawie 5 zł. E, a drugi zestaw jest bez już oczywiście złota. Jest to sam czołg za kwotę 100, 145 zł. Więc tak to po prostu wygląda. Tutaj mamy tylko czołg i miejsce w garażu. Jeśli. Zastanawiacie się nad jego zakupem, to najlepiej pokażę jak się nim gra moja potyczka, moje potyczki. na tym pojeździe, zaraz je rozegramy, ale przedtem jeszcze krótka, e, krótka informacja, otóż na serwerze rosyjskim w sklepie premium z okazji kalendarza adwentowego pojawił się nowy czołg w grze World of Tanks, a dokładnie Krupster Waffentrager, jest to niemiecki siódmy poziom TD, który no był już w grze jakby od bardzo dawna ale do sprzedaży trafił po raz pierwszy także możliwe, że także pojawi się niedługo u nas na przykład właśnie w ten jeszcze jakiś niewyróżniony dzień jako, że to jest siódmy poziom no to wiadomo, zarabia gorzej niż ósemki ale zawsze ciekawostka to jest mamy tutaj jego parametry na przykład to, że ma 800 HP no to niewiele akurat prędkość Maksymalna 35 na godzinę. Moc na tonę 10 koni. Obrót kadłuba 40 stopni na sekundę. Obrót wieży prawie 30. Opory, no, całkiem niskie. Zasięg widzenia. 360 metrów pancerza, brak i armata. To jest akurat główny atut tego pojazdu. Jest to 88 niemiecka, która ma 240 obrażeń i 203 penetracji. Takie dział jak w Tygrysie. Coś w tym stylu DPM, całkiem ok. 2085 z załogą 100%. Przedowanie niecały 7 sekund, wychodzi tak. Do tego fajna celność. Krótki czas celowania i depresja minus 8 stopni. Elewacja plus 45, yy, plus 45 stopni, no to jest naprawdę super wartość. Z tym, że wiadomo, depresja jest zawsze cenniejsza. Tak możemy podnieść armatę w tym pojeździe, no bo to było jak Arta, także <laughs> nie ma tutaj niespodzianki. Najlepsze było jednak to w tym wszystkim, że, że to kosztuje 105 zł. To prawda, siódmy poziom, ale 105 zł, tak, a nie, nie wiadomo ile. Yy, więc to jest fajna sprawa. I pojawiła się także aktualizacja a propos właśnie yy, kalendarza adwentowego, ponieważ w dzień dziesiąty pojawił się AMX 1357 Grand Finals, co więcej, gdzieś tutaj podobno jeszcze ma być Patriot. No i zapewne w jeden z tych dni, może 8, może 15, 17, 18 będzie właśnie też ten krup, chyba że pojawi się on 24 grudnia, aczkolwiek sądzę, że będzie to coś jeszcze bardziej interesującego, coś jeszcze bardziej ciekawego. Może właśnie E25, może inny, wyjątkowy czołg w grze. Aczkolwiek to ma być nowy czołg premium, więc skoro nowy czołg premium, to raczej nie E25. Ale jak widać jest różnica w tym, jak wygląda kalendarz adwentowy na konkretnym serwerze. Co więcej, pojawiła się dalsza część kodu bonusowego, w rogu mamy teraz jeszcze napis w.e. Przypominam, że pierwszego dnia mieliśmy kod QD, także lecimy dalej i powoli będziemy właśnie zbierać ten kod do całości, tak aby na koniec mieć jakiś tam bonus, może choke premium, to się zobaczy. Więc tyle jeśli chodzi o początek, teraz przechodzimy do garażu i bitew. Patona KR już pokazywałem na swoim kanale i przypominam, nie była to żadna rewelacja. Tak też tym razem wcale nie będzie dużo lepiej. Jeśli chodzi o armatkę, to mamy tutaj 90, która ma no, penetrację 192, damage 240. Rozrzut na 100 metrów 0,38. Czas celowania 2,5 sekundy. Do tego damage na minutę 2100. Także bez szału, szczególnie że to już jest z modułami dosyłacz, wentylacja, stabilizator. Jeśli chodzi o perki, to mam tutaj tylko dwa, tak aby nie przesadzać. Wiadomo, HP mamy 1450. Pancerz na kadłubie, no, niedostrzegalny, nie do zauważenia. Jeśli chodzi o wieżyczkę, to ona będzie dingać głównie po paczu. Ehm, 9,17 e, w patchu 9,17 i mobilność. Tutaj akurat jest całkiem okej, okay, bo mamy mocne tonę ponad 18 koni, prędkość maksymalna 48 km na godzinę, maskowanie takie sobie i zasięg widzenia to akurat jest no też taki sobie wynik 390 m, więc no w porządku. Podsumowując, Normata na pewno nie będzie sobie radziła na wyższych tierach, bo przypominam, to walczy nawet z dyszkami. I co prawda 192 to nie jest bardzo mało, tak jednak wiadomo może brakować szczególnie, że tym raczej nie jeździ się jak lightem, tak, tylko tutaj raczej strzelamy w czołgi od przodu bezpośrednio w ich front, bo no tak po prostu wygląda gra amerykańskimi medami. One zawsze do tego służyły, aby wykorzystywać, a to raczej właśnie wieżyczki, opuszczenie armaty, które jest bardzo dobre. Na tym zawsze opierała się gra tymi czołgami. Pierwsze losowanie musi być dobre, więc sami ósemki to jest moja pierwsza bitwa na tym koncie, dlatego właśnie tak nas wylosowało. Rywale mają jedną artę i sporo twardych pojazdów ósmego poziomu. Zobaczcie i 6 i 6 Berlin, Berlin <grym> Black. KW-4, KW-4, jak Tiger 88, T28, Prototyp, nic z tego zestawu nie będzie łatwe do przebicia, szczególnie od przodu, z dystansu, więc muszę naprawdę się skupić. No i co? Kierujemy się chyba do miasteczka. No tak, chciałem jechać do lewej, ale mają mało medów. I nie wiem czy to w ogóle będzie miało sens, bo najpewniej spotkam tam, kurde. Same twarde do cele. Patrzę, czy tutaj jest dobrze ustawiona jakość, ok, jest maksymalna. Czasami zmieniam podczas streamowania, ponieważ wtedy yy, mój program do nagrywania momentalnie może wariować, ale jest okej okay tym razem. No i dobra. AMXLC cały czas tam wariuje na środku szczefikiem. No, powiem Wam szczerze. Coś czuję, że na tej stronie będzie bardzo krucho z damagem, bo naprawdę, oni mają mało light'ów i med'ów, więc jakby nie ma w co nawet celować, strzelać jak Panther. Podjechałem bardzo blisko, aby w końcu go zobaczyć, ale widać mnie, z drugiej strony to jest no zła informacja. Jeszcze mnie trafił jak Tiger88, a to kurde skubany że ma zasięg rysowania na mnie, to jest interesujące. Musi stać bardzo blisko w takim razie, bo... ja go nawet nie widzę. A jak Pantery widzieliśmy, czyli może ma lepszy kamuflaż, jakieś... perki, siatka... maskująca, może dlatego. No nic. To tylko jeszcze utrudnia... walkę na tej stronie. Mówiłem, że to wcale nie był dobry pomysł, aby tutaj jechać. o no. He, Mix zwiewa jak może. Jego trafienie nie jest łatwe, ale daje na się radę. WZ od czegoś chyba dostał, bo tak tutaj. Pali się od niego, dym leci. Jak Panther, znowu on. I jest ten jak Tiger 88. No dobra. No nie! <ścoughs> Widzieliście, już wziąłem poprawkę, że się porusza. Już wziąłem poprawkę, a tu dupa musiał się kurde ruszyć, dobra. Tak, się 88 trzeba obić. Wiadomo o tym, że nie przebije go 100 metrów normalną amunicją. Nie ma w ogóle szans. Dalej nie rysuje. Dostało czegoś. Ale też mnie widzi. Kurde, ale dostaje. No, jeszcze prototyp się odezwał. No, nieźle. To już naprawdę całe towarzystwo we mnie strzela. Arte za 500 chyba. Dobra, padł. Ale zobaczcie, jak obrywam. Rykoszet od kromola Berlin. No, <grystanie> kurde. W takich chwilach naprawdę tylko się załamać. Prototyp pokazuje z przód. Był bokiem przez sekundkę, ale tam się drzewko połamało. Tam strzela, bo już pewniejszy strzał niż w prototypa. Na razie pitewka bardzo słaba. Zobaczmy, prawda? Bardzo słaba. Możliwe, że coś tam na ślepo wpadło. Ale nawet nie miałem jak tutaj, kurde, operować. Podjechałbym bliżej, ale zobaczcie, dostał za 300. Nie wiadomo jeszcze, czy tam ten prototyp stoi, czy niepewnie stoi dalej. Duże ryzyko teraz przyjeżdżać tutaj tą flanką. O, Arta z A wz Nie wiem za ile, ale chyba za dużo, bo przecież on miał tyle życia. No i to się robi. Nie potyczka, nieciekawa. Jestem ustawiony tak, aby mieć zasięg rysowania. O Panther. Wiadomo, że to będzie mój cel. Nie widać mnie, to jest najważniejsze. Te, taki tutaj stoją yy, ładnie ustawione teraz. pantera dobita. A tego to w bok wieży trzeba strzelić. No no. Hm. Nawet jak trafię w bok wieży, powiem wam szczerze, nie jestem pewien, czy przybiję, może teraz powinno wejść. A, byli szybsi. Mimo, że prowadzimy 9-6, to według XMA przełoka HP nie jest aż taka kolosalna. Jestem ciekawy, czy to jest bug, bo te czołgi są poza moim zasięgiem ryso rysowania, czy, czy, czy też coś innego się tutaj święci. Połeczka opary. Ło! Opary, opary. Ale kw czwórka. Kurde, to działo, zobaczcie. To niestety nie jest cenne działo, więc jeśli spodziewacie się celności, to to nie jest na pewno czołg dla Was. Jeśli chodzi o mnie, to no ja mówię, na pewno nie uważam, aby ten czołg był w tym momencie warty 150 zł. Jest on troszeczkę inny niż reszta medów, bo no i, i jeździ i będzie dingał wieżą, będzie na jarzmie szczególnie tak jednak. A... No i uważam, że w kwocie 150zł naprawdę, no były lepsze pojazdy. Nie będę nawet mówił o Patriocie, bo to w ogóle jest inna liga, to to jest... No kosmos, słuchajcie, 230 ponad peny, a 200 niecałe peny, no to mm. <słuch> według mnie od razu widać różnicę. No ale wiecie jak to jest, nie każdy potrzebuje tyle penetracji. Może potrzebuje twardszą wieżę. Choć Patriot, też ma twardą wieżę, tylko ten jest szybszy na przykład. Kurde, no. Nic nie chce wejść. Dobra, tutaj wejdzie na 1000%. No, musiało już. Nie było innej opcji. Dobijemy ISA-6, bo on tutaj chce naszego dobić, prawda? Nie pozwolimy mu na to. No i jak pancer przebija mnie tak. O! Przez murek stracił penetrację, kącik lekki. Nie przebijesz mnie. Oj <laughs> Jeszcze i 6, kurde Black z lewej strony A jego nie było widać On wyjechał z miasteczka teraz Już sądziłem, że pod tym kątem przebił mnie tym, jak pancerem 4, ale to było niemożliwe Ja się nawet schowałem prawie całkowicie To był i 6 Ale nasi na spokojnie go pokonają, więc nie będę tutaj robił wielkiej afery na pewno coś tam na ślepo weszło. Nie wierzę w to, że nie ma 1900 uszkodzeń. Dwa, dwa strzały na ślepo we weszły. Nie weszły? Nic nie przebiło na ślepo? Nie mam pytań, dobra. Ech. No tam, tak. Wycelowałem raz w Act no to to powinno wejść naprawdę. No to był pewny strzał. Potem jeszcze na ślepo w Tiger'a Golda też powinno w teorii wejść. O kurna... Dobra, to może ja powiem tak. To będzie ostateczny werdykt za tym, żeby go nie kupować, tego po prostu pojazdu. Widzieliście bitwę na ósemkach, nie radziłem sobie przebijając niemieckie te deki, podjechałem bliżej od razu dostałem lanie. Teraz wytłumaczcie mi, jak czołg premium ma zarobić, strzelając ze zwykłej w przód takich czołgów, jak są właśnie w tym starciu. Bo tutaj to już nawet IS3 jest problemem, Libertę. A potem jest tylko gorzej WZ, E4, nawet obiekta przebić będzie całkiem trudno, jeśli pokażę, wieżę. No to co? Nic mnie zrobię. Także, no cóż. <ścoughs> trudno będzie w dobre starcie. Nawet mimo, że to Himel, to nie wiem, jak tutaj się odnaleźć. Nie ma arty, więc. Można ustawić się w okienku. To jest zawsze dobry sposób na początek, aby jakiegoś lighta pacnąć na przyjeździe. Może ktoś się bokiem pokaże, niechcący. Rywale często przyjeżdżają środkiem i popełniają jakieś małe błędy, które można skrupulatnie wykorzystać. Mamy spoto od 90 bo przejechała akurat tak żeby, mnie, tak, żeby mnie zobaczyć. Niestety, ajajaj. Nikt nie jedzie środkiem. No dziwne, dziwne, bo naprawdę. to no, żeby nikt tędy nie jechał, to... O, dobra. <laughs> nie mam pytań. E 4 znalazłem. No. Jakbym znalazł? Nie wiem. I za trzy to bym powiedział, że okej, okay, no jeszcze zniosę to, ale znaleźć czwórkę to żadna radość. Oj, naprawdę. Oj. Jeszcze mi tutaj baczę tapę potrzebny do szczęścia. Jeszcze mu wchodzi z ja wszystko. Dobra. Jak Tiger na gąsce będzie nie, wej nie wejdzie. Za, du za duży kąt. Nie tą amunicją. Wiecie co? Już jestem lekko podłamany. Nie no naprawdę. Jestem teraz z wami szczery. Nie chcę tylko krytykować czołgu, ale kurna po tym wszystkim już mi się odechciało grać w ogóle tym pojazdem. Cele, może on, ale on też celuje we mnie. Oni tu wszyscy celują we mnie, kurno. No dobra, jedzie, jedzie, jedzie gąska. Pokaż, pokaż, pokaż. Nie przyjedzie dalej, bo widział, co się stało z Aktegerem, to teraz też się boi. Gąska? No, w końcu naprawisz? Nie naprawiaj, nie naprawiaj. Dobra. 90 się wychyla i po mnie. No, tyle. Paton KR wrócił z Himla i jak widać za wiele w tej bitwie nie podziałał. Bitwa nie dość, że przegrana, to jeszcze 850 demedza ósmym pierem po prostu masakra, zarobek no też znikomy. No i samego czołgu już krytykować nie będę, nic w ogóle o nim nie powiem, bo po prostu szkoda słów. Chcę tylko powiedzieć, że niestety w tej serii będą się teraz pojawiać takie pojazdy, bo jutro do sklepu zawita... VK4503 i nie spodziewajcie się, że będę wcale milszy, bo no niestety, nie da się kiedy gram syfem i kiedy wiem, że to jest takie naciąganie ludzi na po prostu pieniądze, tak? Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!